Dzisiejsza Ewangelia Święta stawia nam przed oczy spotkanie Pana Jezusa ze swoim rodzinnym miastem, z miejscowością, w której się wychował, z Nazaretem. Oczywiście mieszkańcy tego miasta słyszeli o Jego poczynaniach, o Jego cudach, więc byli zaciekawieni. Lecz niestety w chwili spotkania powątpiewali o Nim. Czy nie jest to cieśla? Zlekceważyli Go. Sam Pan Jezus, jak zaznacza Ewangelista, dziwił się ich niedowiarstwu i wskutek ich braku wiary nie mógł zdziałać żadnego cudu. Wskutek ich braku wiary nie mógł zdziałać żadnego cudu. Zupełnie odmiennym jest dzisiaj nasze spotkanie z Matką Najświętszą tutaj w Częstochowie. Inaczej niż to miało miejsce w Nazarecie, nasze serca przepełnione są wiarą. Przepełnione są wiarą w jej matczyne serce. I dlatego za jej wstawiennictwem dokonują się tutaj cuda, choć niespektakularne, ale rzeczywiste. Od wieków bowiem Polacy pielgrzymują do tej Pani Jasnogórskiej ze swoimi radościami, ale i bólami, cierpieniem, kłopotami, pełni ufności, że ona otrze łzy, pocieszy, ukoi, doda sił, pouczy, rozpali serca. Dzisiejsza Ewangelia Święta stawia nam przed oczy spotkanie Pana Jezusa ze swoim rodzinnym miastem, z miejscowością, w której się wychował, z Nazaretem. Oczywiście mieszkańcy tego miasta słyszeli o Jego poczynaniach, o Jego cudach, więc byli zaciekawieni. Lecz niestety w chwili spotkania powątpiewali o Nim. Czy nie jest to cieśla? Zlekceważyli Go. Sam Pan Jezus, jak zaznacza Ewangelista, dziwił się ich niedowiarstwu i wskutek ich braku wiary nie mógł zdziałać żadnego cudu. Wskutek ich braku wiary nie mógł zdziałać żadnego cudu. Tutaj, mówił Jan Paweł II, bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki. To też pragnę pogratulować rodzinie Radia Maryja, w którą i ja czuję się włączony, że wybrało to sanktuarium na miejsce corocznego, tak bardzo licznego spotkania. Nie mogło być wspanialszego wyboru. Nie tylko pragnę pogratulować rodzinie Radia Maryi, że wybrało to miejsce na coroczne spotkanie, ale gratuluję także jej działalności wypływającym z tego, z co dopiero zakreślonej łączności z tym sanktuarium. To znaczy gratuluję rodzinie Radia Maryja jej poczynań na rzecz prawdy i dobra w naszym kraju. Gratuluję jej poczynań na rzecz respektowania chrześcijańskich korzeni naszego narodu. Na rzecz wartości duchowych. Gratuluję jej
troski o dobro rodziny, o prawa rodziców, o prawo do życia tych najbardziej bezbronnych. Gratuluję jej troski o solidne wychowanie młodego pokolenia. Gratuluję rodzinie Radia Maryja na rzecz demokracji w Polsce. Wolności mediów i wspierania tych mediów, które propagują prawdziwe wartości. A zwłaszcza wspierania dobroczynnej działalności Radia Maryja, Telewizji Trwam i dzieł z nimi związanych. Cieszę się z poczynań rodziny Radia Maryja na rzecz nauczania największego z Polaków, świętego Jana Pawła II. Gratuluję także faktu, że rodzina Radia Maryja, gromadząca się u pani Jasnogórskiej, nie pozwoliła się zastraszyć ani zniechęcić wobec pogardliwych i niejednokrotnie prostackich względem jej członków pomówień czy epitetów. Ta rodzina nie pozwoliła się zniewolić, antydemokratycznym awanturnikom starającym się poprzez pieniactwo i arogancję narzucić swój styl życia i myślenia. Nie pozwoliła się zniewolić. Święty Jan Paweł II podczas swej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku w Częstochowie powiedział znamienne zdanie: tutaj zawsze byliśmy wolni. Tutaj zawsze byliśmy wolni, mając wówczas na uwadze to, że oddanie się Matce Bożej w niewolę jest znakomitym aktem wolności. To zdanie, tutaj zawsze byliśmy wolni, powtórzył on na Jasnej Górze także podczas następnej swojej pielgrzymki do Polski w 1983 roku, zwracając uwagę na znaczenie obrazu Królowej Polski w czasie, kiedy nasza ojczyzna została wymazana z mapy Europy jako niepodległe państwo. Tutaj, tutaj u pani Jasnogórskiej zawsze byliśmy wolni. Zwrócić uwagę na to, że to sanktuarium było i jest zawsze centrum. Centrum, w którym buduje się wolność i czyni się tę wolność dojrzałą. Buduje się wolność i czyni ją dojrzałość. I to w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze, w sensie uwalniania naszych serc od różnego rodzaju zniewoleń i uzależnień. Po drugie, zło powodowane właśnie tym zniewoleniem w dziedzinie moralnej i rządzą władzy. Najgorszą rzeczą jest fakt, że obecnie często broni się tego zniewolenia moralnego jako czegoś dobrego, jako prawa subiektywnego, je się faworyzuje. To nie jest droga do budowania dobra. To nie jest droga do rzeczywistego szczęścia. To nie jest droga do prawdziwego postępu. Tutaj,
U pani Jasnogórskiej zawsze byliśmy budowniczymi własnej wolności. Tak, bo jak zauważa święty Paweł, ku wolności wyswobodził nas Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstania. Maryja prowadzi do Chrystusa i pomaga nam, byśmy poprzez Słowo Boże i sakramenty wyzwalali się z naszych zniewoleń. Sprawia, że nabiera wobec nas szczególnej mocy wołanie świętego Pawła. Wy, bracia, powołani zostaliście do wolności, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. A przede wszystkim nabierają rumieńców słowa Pana Jezusa. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, prawdę, a prawda was wyzwoli. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a Maryja pomaga nam, by to wyzwolenie dokonało się w nas coraz pełniej i byśmy nie poddawali się na nowo pod jarzmo niewoli. Święty Jan Paweł II wielokrotnie więc powtarzał, że Jasna Góra jest miejscem duchowej przemiany, nawrócenia, odnowy życia Polaków. Tutaj wykuwa się wolność serc i ją się umacnia. Wolność człowieka kształtuje się w sercu i nie zależy od wewnętrznych warunków. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem podkreślić w perspektywie stawania się coraz bardziej wolnymi ludźmi. Tutaj się nawróciło, przechodząc od złego do dobrego użycia swojej wolności. Jak wiele o tym mogły powiedzieć kaplica jasnogórska, jak wiele mogłyby powiedzieć konfesjonały całej bazyliki, ile mogłyby powiedzieć droga krzyżowa na wałach, olbrzymi rozdział historii ludzkich dusz. To jest chyba, mówił papież, najbardziej podstawowy wymiar jasnogórskiego 600-lecia. Z problematyką należnego używania wolności na rzecz dobra wpisuje się bardzo bogate nauczanie świętego Jana Pawła II, to także podczas licznych jego wystąpień tutaj na Jasnej Górze. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy podstawowe stwierdzenia świętego Jana Pawła II w tym względzie. Po pierwsze, mówił, nie można być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie można być wolny bez rzetelnego, głębokiego stosunku do wartości. A realizacja wartości kosztuje. To też święty Jan Paweł II wołał, nie ulegajcie słabościom, nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie. Stosunek do wartości. Po drugie, elementem determinującym właściwie używanie wolności jest także, mówił papież, odniesienie do prawdy. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Nasz rodak na stolicy Piotrowej więc na początku swego pontyfikatu podkreślił, wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie je używać do tego, co jest prawdziwym dobrem, co jest prawdziwym dobrem. Warunkiem jej autentyczności jest wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy, do całej prawdy o człowieku i o świecie. Inaczej, mówił papież, ryzykuje się o wolność pozorną, powierzchowną i jednostronną.
a więc rzetelny stosunek do wartości, odniesienie do prawdy. Po trzecie, Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość. Miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Człowiek więc, mówił papież, nie może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Miłość Boga nade wszystko i miłość ludzi, braci, bliźnich, rodaków. Święty Jan Paweł II, modląc się więc w kaplicy cudownego obrazu, dziękował: Matko Boża i nasza, dziękuję Ci, żeś jest patronką budowania ogólnoludzkiej cywilizacji miłości. Tak. Skuteczne realizowanie wolności musi łączyć się z urzeczywistnianiem wartości oraz przygnięciem do prawdy. A szczytem realizowania wolności jest miłość. To są trzy elementy bardzo ważne, by zrozumieć prawdziwą wolność i sprawić, by ona była owocną. Wolność jednak w dotychczas wspomnianych wymiarach to delikatna rzecz, którą można łatwo stracić, zwłaszcza w specyficznych okolicznościach współczesnego świata. Święty Jan Paweł II przestrzega, nie może się ona przerodzić, może się ona przerodzić w swobodę omamiającą człowieka pozorem złotej wolności. Może stać się zaczynem różnorodnych niewoli człowieka, ludzi, społeczeństw. Stąd tak ważną rzeczą jest czujność. Tak ważną rzeczą jest mierzenie się z wolnością u boku Pani Jasnogórskiej. Tak, to sanktuarium jasnogórskie pomaga nam wyzwolić się z niewoli naszych grzechów, słabości oraz i potem wolność narodu. Święty Jan Paweł II zaznaczył, jasnogórska ewangelizacja wolności ma jeszcze inny wymiar. Jest to wymiar wolności narodu, wymiar wolności ojczyzny. Czy zniewolenie duchowe, czyli upadek moralny obywateli, zły użytek wolności z ich strony, nie był często powodem utraty wolności przez nasz kraj? Czy nie jest elementem w każdym czasie, także dzisiaj, osłabiającym naszą ojczyznę, utrudniającym prawdziwy postęp, pokojowe współżycie, współpracę? Święty Jan Paweł II powiedział w Częstochowie, tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności narodu. Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza. Tego żadne siły nie zdołają zniszczyć. Dlatego omówione dwa elementy wolności osobistej, wolności od uzależnień i właściwego użycia wolności wyznaczają też przedmiot naszej modlitwy do Królowej Polski za nasz kraj w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Tylko ludzie wewnętrznie wolni są zdolni budować prawdziwą wolność narodu w oparciu o prawdę i wartości. Dlatego, Maryjo, dana ku obronie narodu polskiego, pomóż nam, pomóż każdemu Polakowi wyzwolić się
z niewoli pychy, egoizmu, chciwości, pijaństwa, zmysłowości, z niewoli zazdrości, nienawiści, pieniactwa i tak dalej. Pomóż każdemu z nas, każdemu Polakowi używać wolności jedynie w celu budowania dobra, realizacji autentycznej miłości. Wspomagaj swoim stawiennictwem Radio Maria, Telewizję Trwam i wszystkie dzieła z tym związane w szerzeniu prawdy i miłości, demokracji i prawdziwej wolności w naszym kraju. Proś Boga, aby stokrotnie wynagrodził tym, którzy hojnie wspierają te dzieła modlitwą, cierpieniem i ofiarnością. By respektowano fundamentalne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z ich sumieniem. By w naszym kraju nie gorszono maluczkich, nie zagłuszano ani deprawowano sumień dzieci i młodzieży, zniewalając je w ten sposób. Proś za nami, byśmy idąc za wezwaniem świętego Pawła nie dali się zwyciężyć złu, ale zło dobro dobrem zwyciężali. Wypraszaj u Boga, by chorzy i cierpiący umieli złączyć swoje cierpienie z cierpieniem Chrystusa dla zbawienia Polaków i wszystkich ludzi. Pani Jasnogórska, czarna, o twarzy w bliznach, jak polska ziemia, to są nasze modlitwy skierowane do Ciebie, by odzyskana niepodległość, odzyskana wolność naszego narodu okazała się coraz bardziej urodzajną ziemią, rodzącą obfite plony dla wszystkich Polaków, a także w perspektywie budowania dobra całej ludzkości. Matko naszego narodu, módl się za nami. Obraliśmy Ciebie za królową, bo okazała się wspaniałą matką. Berłem Twojego królowania jest Twoje macierzyńskie serce. Za to Ci dziękujemy. Amen.